Laudetur, proszę Państwa. Jesień, zima zdały się w jedną ohydną porę deszczu, wiatru. Ale proszę Państwa, niedługo pora ciepła. Nadejdzie czas wyjazdów, wakacji, odpoczynku. Z tego względu ja sam, który też właśnie jestem na etapie kupowania biletów lotniczych, planowania wyjazdów, bo jeżdżę bardzo dużo, mam kilka nieoczywistych propozycji na Europę. Nie będę Wam polecał Paryża, Barcelony czy Neapolu. To jest jasne dla wszystkich. Kilka propozycji nieoczywistych, wcale zresztą niedrogich. Jedno z najcudowniejszych miejsc w Europie, które mnie i moją żonę rzuciło tym obłędnym widokiem na kolana. Kamieniec Podolski, zachodnia Ukraina. Tam jest aktualnie dość spokojnie i bardzo tanio. No, nie polecam wyjazdów w wojnę. Zaraz po niej na pewno. Most turecki. Most, na którym Han tatarski poderżnął synowi Chmielnickiego gardło, stąd nazwa. Widok na Jar, kanion rzeki Smotrycz i nad nim zamek. No zamek przecież, który wysadzili w powieści Wołodyjowski z Ketlingiem. Tam są ich symboliczne groby. To też dla Polaka ciekawostka, ale widok jest obłędny. Coś takiego widziałem w kanionie Zambezi przy wodospadach Wiktorii na granicy Zambii i Zimbabwe. Tanio, niezły już dojazd ze Lwowa. Widokowo absolutnie jeden z numerów, bez żadnej przesady. Wyspy. Wyspy, proszę Państwa. Tyle jest wysp znacznie mniej znanych. My gdzie się jeździ przede wszystkim? Wyspy Kanaryjskie, Baleary, Wyspy Greckie. A mamy Cud Północy. Cud Północy, czyli Helgoland z jego gigantycznymi, rdzawo-czerwonymi klifami, z koloniami ptaków, głów ptaków, maleńki do obejrzenia na jeden raz. I wreszcie absolutny cud, dla mnie jeden z numerów jeden obok okolicy Ratitikaka, czyli Azory. Znacznie mniej znane wyspy niż Wyspy Kanaryjskie. Nie ma tam tłumów. Za to zobaczycie cudowną, obłąkaną przyrodę. Trochę jak Ameryka Południowa. Gejzery, fumarole, błotne stawy, rozgrzana ziemia, odgrzewanie mięsa w błocie, ale też prawdziwe lasy deszczowe, cudowne, różnokolorowe, nie gorsze niż z dolinek wulkanicznych Nowej Zelandii. Przepiękne jeziora w dawnych kalderach wulkanów, szlaki górskie, szlaki nad morzem, czarne plaże, wyspa San Miguel, proszę zapamiętać. Dla mnie jeden z cudów świata absolutnych. Z nieoczywistych klimatów. Dużo z nas jeździ do Chorwacji. Warto odbić do miasta Mostar. To jest nad rzeką Jablanicą w Bośni. Absolutnie i Mostar, i Sarajewo, klimaty już Bliskiego Wschodu. Klimaty jakiegoś Egiptu, Syrii, Turcji, z meczetami, minaretami. No i z przepięknym mostem w Mostarze, bodaj sprzed 500 lat. Zniszczono go podczas wojny, ale został odbudowany. To nieoczywiste typy i myślę, że niedrogie, ale naprawdę jest to rewelacja pierwszej klasy i tam, co do zasady, nie będzie tłumów. Polecam, proszę Państwa. Ramen.